dobry Państwu, nazywam się Igor Gurewicz i zapraszam na kolejny odcinek cyklu Igor o Słowianach i nie tylko. Jak widzicie Państwo, znów wuj Mat w podróży, znów witam Was w terenie, a nie ze swojego gabinetu i witam Was ze szczególnie urodziwych okoliczności przyrody. Za mną dolina, ale ze mną też jest wspaniały gość, bo dr Sławomir Wadyl z Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Cześć. Dobry. Cześć. No i obaj stoimy na nasypie, hałdzie ziemi, a za nami słyszą może Państwo to chrzęszczenie, wykop archeologiczny, bo znajdujemy się w sławnym Ciepłem, czyli miejscowości 2 km od Gniewu, na lewym, zachodnim brzegu Wisły i nie jest to przypadek. Co tutaj się dzieje, byś mógł powiedzieć, czego dotyczą prace archeologiczne za nami? Nie jest to przypadek. Prowadzimy badania w ramach projektu dotyczącego, którego celem jest rozpoznanie całego kompleksu w Ciepłem. Jak wiemy, uwaga dotychczas koncentrowała się przede wszystkim na słynnym cmentarzysku, no ale Ciepłe to no, naprawdę kilkanaście co najmniej hektarów stanowisk, kilkanaście hektarów potencjalnie wartościowych miejsc, gdzie coś tam z przeszłości, konkretnie sprzed 1000 lat zostało. No i jakby w tej chwili staramy się rozpoznać. Jest to pierwszy sezon badań, więc wiele niewiadomych, ale no, liczymy na wspaniałe odkrycia. No właśnie, bo to jest zestaw, czy kompleks osadniczy składający się z trzech grodów, czy składał się z trzech grodów, z osad kilku i cmentarzysk. Ten wykop dotyczy grodziska. Dokładnie. Jesteśmy na grodzisku numer 3. Jest to pozostałość centralnego grodu związanego z tym kompleksem, usytuowany nad samą krawędzią doliny przy największym takim rozcięciu tutaj erozyjnym, w którym spływała zawsze w przeszłości woda. No w tej chwili jest tam droga, która prowadzi do Doliny Walichnowskiej. Te miejsce było tutaj zapewne kluczowe. Czyli przepraszam, wbrew numeracji trzeci był to główny, najważniejszy z grodów tego kompleksu. Trzeci był głównym grodem, niewątpliwie na to wskazują badania sondażowe z lat 70. Tutaj nawarstwienia sięgały 3 metrów, na pozostałych dwóch grodach to tylko około metra. W związku z czym no, tutaj ta skala wydaje się być zupełnie inna. A cmentarzy swoją drogą jest zapewne więcej przy tym grodzisku, znajdującym się najbliżej Gniewu. Tam również odkryto, no, nie wiadomo czy na pewno cmentarzysko, natomiast kości ludzkie, długie, które świadczą o tym, że prawdopodobnie tam również jest zniszczone w jakimś stopniu cmentarzysko z tego czasu. A możemy powiedzieć, bo wspomniałeś, że w tym samym miejscu w latach 70. były prowadzone badania i tutaj przed nagrywaniem pokazałeś, że trafiliście dokładnie w to samo miejsce. Jakby kontynuujecie, weryfikujecie te ustalenia. Tak, dokładnie. Ten schodek, który tam widać, to nie jest nasze ułatwienie do wchodzenia na teren wykopalisk, tylko po prostu jest to stary wykop, który no celowo, świadomie w tym miejscu wytypowaliśmy nasz, chcąc się nawiązać. Być może nie chcieliśmy, żeby zajął nas aż tak dużą część naszego wykopu, ale mamy teraz możliwość weryfikacji tych dawnych ustaleń, więc no, to nas cieszy. A czy jesteśmy w stanie powiedzieć, w którym miejscu grodziska jesteśmy? Za nami znajduje się, czyli to największe wyniesienie, to jest niewątpliwie wał główny grodziska, który tutaj odcinał cały ten cypel od nasady pomiędzy dwoma parowami, tak? Tutaj parów, który znajduje się w taki mniejszy, no i po przeciwnej stronie na południe ta linia drzew w tej chwili. Tak, to jest ten wielki parów potężny, który no, odcinał i zabezpieczał, stwarzał naturalne warunki obronne dla mieszkańców tego grodu. Czyli my jesteśmy jakby na zewnątrz, na zewnętrznym stoku wału. Właściwie na wewnętrznym. Na tak? Wewnętrznym. Na wewnętrznym. Przed nami, tak jak patrzymy, czyli znajduje się majdan. Czy to było założenie jakieś owalne, okrągłe, czy tylko no, do skarpy dochodzące? Czy... Tego do końca nie wiemy, ale wydaje się, że od strony krawędzi, zwłaszcza od tego większego parowu, tam właściwie wału nie było, znajdowała się tylko palisada. Tam jest bardzo stromo, wystarczająco pieczenie stanowiła
w tamtym miejscu. No to nie jest unikatowa sytuacja, tak samo było w pewnej fazie rozwoju Grodu Szczecińskiego, że po prostu tam, gdzie naturalne warunki były wystarczająco obronne, tam minimalnym nakładem pracy fortyfikowano, no właściwie po co. Chociaż w Gnieźnie licowano ten wał ze skarpą wzniesienia tego, w tym górze Lecha, więc sumarycznie to wychodziło jakieś już 20-kilkometrowe nie do zdobycia wały. No ale dobra, jeszcze wracamy do Cieplego. Od tej strony, gdzie wał był zbudowany, to było założenie no, całkiem imponujące. Zdecydowanie. To, co jakby i też częściowo widać, kiedy już się wie, że jest tutaj grodzisko, ale my to wiemy również z badań geofizycznych, które robiliśmy tutaj magnetyką, ten wał był niezwykle imponujący, ten od nasady Cypla. Jego rozmiary u podstawy, jego szerokość to przynajmniej 20 metrów. Wysokość no, nie jest nam znana, natomiast jakby w tej chwili te przewyższenie pewnie jest nawet na około 3,5-4 metra, więc zakładamy, że to mogło być co najmniej 6 metrów, zanim osiągała się na pewno fosa. Sucha fosa w tym przypadku, której no, niestety też szerokości nie znamy. Mamy pewne przypuszczenie co do miejsca, gdzie mogła się znajdować brama. Na wyróżnik tak zwanych glebowych, czy też na zbożu widać zupełnie inna roślinność i w inny sposób rośnie. Będziemy się starali w przyszłym roku założyć tam wykop na przedłużeniu naszego. Być może uda nam się właśnie namierzyć bramę, co by było rzeczywiście czymś wspaniałym. Od kiedy tu pracujecie, jak długo, w którym momencie Was dorwałem? No, jesteśmy mniej więcej w 1/3, tak? Zaplanowaliśmy badania na 6 tygodni, wiedząc, że te nawarstwienia tutaj mogą dochodzić do 3 metrów, co nie jest, biorąc pod uwagę no, takie warunki glebowe, tutaj dość ciężkie gliny, no wiemy, że nie będzie łatwo, ale jesteśmy no, jakby pełni nadziei, że uda się dotrzeć do Calca i wszystko pójdzie zgodnie z planem. No tak, bo ta sama pogoda, która jest piękną plażową, nie jest najlepsza na pracę w polu. Tak, glina zmienia się w skałę, tak? I to taką, że pierwszy raz w życiu używałem kilofa na swoich wykopaliskach, pomimo, że w różnych miejscach działaliśmy już dotychczas. Dobrze nie jak dynamitu, jak pewne znane badania na terenie Birki dawno temu. Tak. Wspominałeś też mi wcześniej o bardzo dużej ilości zabytków ruchomych, które pozyskujecie. Tak. Tutaj stanowisko trafione w punkt pod choćby takim względem fantów, już nie mówię oczywiście o no rzeczywiście esencji. Materiał, liczba i też jakość trochę nas zaskoczyła, bo mamy pewne informacje z badań z lat 70. no i to no, nie powalało ani jakością, ani ilością. Tutaj okazuje się, że mamy tych zabytków no i zarówno tak zwanych wydzielonych, tak, czyli jakieś lepsze, metalowe, kościane, z poroża, no, że to idzie w setki. Już nawet na tym etapie, tak? To już chyba blisko trzech powiedzmy numeru 300 jesteśmy, jeżeli chodzi o zabytki tak zwane masowe, ceramikę, polepę, szczątki zwierzęce, bardzo dużo szczątków ryb, no to są no, grube tysiące, tak? Nawet z jednej próbki jedna z uczestniczek wczoraj pokazywała mi ze śmiechem: panie doktorze, pan zgadnie, ile tutaj jest w takim małym woreczku, ile tu jest szczątków ryb. No i zdaje się, że było około 1280 w takim jednym małym woreczku z jednej próbki tylko. W związku z czym no, to przytłacza trochę. No dobrze, to może na bazie obejrzymy część tych zabytków, a tym razem oczywiście zabierzemy Państwa na mały spacer na kolejne grodzisko, bo tam porozmawiamy o tym, dlaczego to Cieple było tak imponującym kompleksem osadniczym. Co tutaj się działo, kto to założył i dlaczego. Widzimy się za chwilę. No i nasza wycieczka piesza, choć niedaleka, bo 800 metrów, to w tych warunkach i po polu no jest to kawałek marszrutki. Jesteśmy na miejscu, czyli gdzie? No jest to stanowisko Ciepłe 4, czyli jedno z trzech grodzisk kompleksu. Te wysunięte najbardziej na północ w kierunku Gdańska. Jak widać, miejsce niesamowicie krajobrazowo
interesujące, ale to nie o krajobrazy tutaj chodzi. Jest to miejsce strategiczne. Za nami przeprawa w kierunku ziem pruskich. Ta szeroka już tutaj Dolina Wisły w tym miejscu mogła być kontrolowana tylko i wyłącznie chyba z tego miejsca. Widoki, jakie się rozciągają jakby tą Doliną Walichnowską, no, pozwalają na przynajmniej wizualną obserwację na kilkanaście, co najmniej kilometrów. No, jest to miejsce tutaj flankujące cały ten kompleks od strony północnej. Z tego co wiemy z dawnych badań z lat 70. Przepraszam, jesteśmy na północy od grodu tego głównego, czyli stoisko numer 3, które jest tam. Stamtąd przyszliśmy. A czyli tam jest do Bałtyku. Tam do Bałtyku, zgadza się. Ciekawostka, te badania prowadzone w latach 70. w ramach takiego projektu, którego celem było rozpoznanie stanowisk archeologicznych o własnej formie terenowej, głównie grodzisk, które podejrzewano o metrykę wczesnośredniowieczną. Właśnie wtedy cztery właściwie grodziska w Ciepłym były badane. No i te, co ciekawe, badał Andrzej Niwiński, w tej chwili słynny profesor egiptolog, wówczas jeszcze jako student czwartego roku, nawet popełnił artykuł na ten temat opublikowany w Pomorani Antiquae, jego pierwszy artykuł naukowy. Z tych badań ogólnie wiemy to, że to stanowisko powstało na pewno w XI wieku, czyli w tym czasie, kiedy funkcjonował główny gród. No, precyzyjnie więcej nie jesteśmy w stanie powiedzieć, no, ale są na pewno z tego samego czasu. No właśnie, i mówiłeś o tej przeprawie, mówiliśmy o tym, że tam jest Bałtyk, że to jest kompleks osadniczy, trzy, wspomniałeś mi w rozmowie, ale też to w tym wielkim opracowaniu cmentarzyska w Ciepłe, tam też jest to w ten sposób przedstawione, że to były grody wartownicze, które funkcją bezpośrednio wiązały się z tym grodem centralnym, czyli tutaj jakieś wartowni takich klasycznych możemy sobie wyobrazić. Ja wiem, że nie ma potwierdzeń archeologicznych, no ale... To jest to możliwe. Tutaj ta warstwa taka archeologiczna, kulturowa jest dość nikła, ale jest. No, to jest te kilkadziesiąt centymetrów, w niej znajdujemy zabytki archeologiczne. Natomiast więcej badań tutaj nie było. Chcemy zacząć przede wszystkim od nieinwazyjnych, czyli jakimiś metodami geofizycznymi rozpoznamy i być może uda nam się zarejestrować tutaj jakieś struktury świadczące o tym, że stała tutaj jakaś budowla. No, pewności nie mamy, ale od tego trzeba zacząć. Archeologicznie nie jesteśmy tego w stanie oczywiście przebadać, to jest naturalne. No tak, no ale skoro kompleks grodów, skoro kompleks osad otwartych, skoro cmentarzyska, to nie tylko wojowie, nie tylko urzędnicy państwowi, nazwijmy to w cudzysłowie ujmując, ale także ludzie po prostu żyli. Ale no tutaj osadnictwo w tej okolicy, nie bezpośrednio tu, jest jeszcze z doby plemiennej, wcześniejsze. Nie chcę się o tym w tej chwili rozwodzić, ale to nie jest tak, że w okolicy nie było ludzi i nagle na przełomie X-XI wieku tutaj przyszli i się osiedlili, choć nastąpiła zmiana, tak, struktury osadniczej i ten nowe założenie tu. I tak i nie. Oczywiście z jakimś tam osadnictwem plemiennym mamy do czynienia w okolicy, natomiast w samym kompleksie, w obrębie kompleksu w Ciepłym nie ma. Tak naprawdę wygląda na to na chwilę obecną, że te stanowiska zostały założone tutaj pod koniec X wieku. My oczywiście w tej chwili precyzyjnie tego nie powiemy, być może będziemy nieco więcej wiedzieli na jesieni albo za rok, tak? Kiedy wykonamy analizy, no jak się uda, dendrochronologiczne, na pewno radiowęglowe, wtedy będziemy w stanie więcej powiedzieć. Ale to, czego już jesteśmy pewni na ten moment, w oparciu o wyniki dawnych badań powierzchniowych, tutaj tego okresu plemiennego nie ma specjalnie. I to jest zadziwiające. Natomiast W samym ciepłym. Ale w mikroregionie jest oczywiście. No, w mikroregionie niekoniecznie. Natomiast jeżeli pójdziemy w górę Wieżycy, tak, to już tak. Tam są stanowiska. Między innymi znane stanowisko Pelplin Maciejewo, co prawda jest to już kilkanaście kilometrów stąd, uznawane za najstarszy gród Pomorza, wczesnośredniowieczny. No i oczywiście to osadnictwo tam jest pewnie ósmowieczne, ale czy to jest gród, to pytanie gdzieś tam na inną rozmowę i w ogóle inny temat. Ale pytam o to nie bez kozery. No bo jak skoro koniec X i początek XI wieku, no to w najoczywistszy sposób czasy Bolesława Chrobrego, który, jak wiemy, swoje przynajmniej wpływy, jeśli nie bezpośrednią organizację państwową, rozciągał na tereny Pomorza Wschodniego i stąd ewidentnie ta zmiana i posadowienie tak zdecydowanego, a jak wiemy, dzięki cmentarzysku tak bogatego jednocześnie miejsca. Mhm.
To nie jest szybki, to nie jest przecież szybki awans społeczny lokalnej społeczności, która odkryła złoża czegoś albo wyjątkowo sprawnie uprawiała rolnictwo, na czym się wzbogaciła. Dokładnie. Znaczy, no, to są ślady najazdu, tylko że... Prawdopodobnie tak, znaczy to jest większy temat. Ogólnie relacje Pomorza i państwa pierwszej monarchii piastowskiej są dość złożonym tematem. Dla historyków wydają się proste, natomiast jakby z perspektywy archeologicznej jest to dużo bardziej skomplikowane i nie do końca to, co historycy twierdzą, nam się tutaj potwierdza. I tego takiej instalacji władzy piastowskiej z X wieku specjalnie tutaj nie odnajdujemy. Być może z samego końca, czego tutaj ciepłe i ten kompleks cały jest jednym z wyrazów, bo tak naprawdę co będzie wskazywało o tym, że mamy do czynienia z jakąś tam zmianą. To zresztą to, co powiedziałeś, zmiana jakiejś struktury osadniczej, terytorialnej, powstanie, nie wiem, sieci grodowej. Owszem, elitarne pochówki w jakiś sposób, kumulacja skarbów, srebra, typowych dla tego czasu. No to są takie przede wszystkim wyznaczniki i one akurat tutaj, powiedzmy, w obrębie i w tym czasie, pod koniec X wieku, w jakiś sposób się pojawiają faktycznie. Natomiast nikt się tym specjalnie też nie zajmował jeszcze, żeby temat do końca zbadać, ale tak to, bo rozumiem, o co pytasz, i tak to wygląda, że tutaj ktoś... No ktoś ich wysłał, tak? Te osoby, które pod koniec X wieku założyły cały kompleks. W jakim celu do końca nie wiemy, no ale być może przejęcie właśnie kontroli nad Pomorzem jest to jakiś jeden z etapów obejmowania, sprawowania kontroli nad Pomorzem. No przypomnijmy sobie to, co mówiłem wcześniej. Kontrola szlaku Wiślanego i przeprawy w kierunku Prus. No to jest klucz, tak? Kto miał tutaj ujście Wisły, no to w zasadzie no, mógł kontrolować wszystko. Tam będzie było sprawiane, każdy... tędy szły towary, to nie ulega wątpliwości. No tak? Właśnie, bo to są dwie, które wymieniasz jednym tchem i tak samo w opracowaniu, ale to są dwie rzeczy, każda z nich nie nad wyraz ważna. Po pierwsze przeprawa przez Wisłę, czyli kontakt z Prusami, a z drugiej strony w tym samym miejscu kontrola szlaku Wiślanego handlowego, który przecież wprowadza od Bałtyku aż po Kraków i dalej, czyli to są dwa niezwykle ważne i lukratywne jakby przedsięwzięcia, ale też ważne od strony tej strategicznej, czysto wojskowej i polityczno-administracyjnej. Więc w sumie to ja się nie dziwię, że dokładnie w tym miejscu, mając tak ukształtowany teren, no to się po prostu prosi o tego rodzaju placówkę. No tak, dlatego nie jest przypadkiem to, na co zwracali już wcześniej badacze uwagę, że w jednej kumulacja trzech grodzisk w jednym miejscu, nawet nie wiedząc, że one są jednoczasowe, jest już czymś zupełnie zaskakującym, bo przypomnę, że ta odległość pomiędzy nimi trzema to jest 1400 metrów, tak? Czyli w zasadzie... Między skrajnymi, tak. Z tym najważniejszym pośrodku. I magicznym cięciem znaleźliśmy się w Gniewie i nie mówię o naszym stanie emocjonalnym, tylko w mieście, w którym znajduje się baza ekspedycji archeologicznej doktora Sławomira Wadyla, który, jak widzieliście, kopie w ciepłe. Mimo piękna okoliczności przyrody musieliśmy uciekać, bo wiatr zagłuszyłby całkowicie naszą rozmowę. Na bazie jesteśmy dlatego, że zgodnie z obietnicą pokażemy urobek, mówiąc brzydko, tegorocznego sezonu, ale chciałbym od czegoś innego zacząć. Trochę wejść w kontekst tych poprzednich i wykopalisk, ale i ustaleń. No bo przypomnijmy, że pierwsze w ogóle raz ciepłe pojawiło się w 1900 roku jako obiekt archeologiczny, czyli jako stanowisko archeologiczne. Właściwie nie pierwszy raz, ale pierwszy raz, kiedy zrobiło się o tej miejscowości głośno. Podczas budowy kolejki wąskotorowej natrafiono wówczas na pochówki. Jeden z nich rzeczywiście był bardzo bogato wyposażony. Miecz, włócznia, waga z odważnikami. No od razu ochrzczono pochowanego tam mężczyznę, bo był to mężczyzna. No nie sądzono tak na podstawie oceny antropologicznej, tylko wyposażenia grobowego. Przepraszam, to powiedzmy, że to jest to, co tutaj Państwo na przebitce widzą, ten nasyp, to jest nadal nasyp tej wąskotorówki. Zgadza się. To do dzisiaj jest. Po wezwaniu służb odpowiednich z Gdańska przyjechał archeolog, który zabezpieczył kilka kolejnych grobów, łącznie odkryto wówczas sześć pochówków, w tym dwa rzeczywiście bardzo bogate. Jeden z nich przeszedł do historii archeologii jako ten słynny pochówek wojownika, kupca wikińskiego. Ciepłe pięć.
Zgadza się. I szeroko dyskutowany przez 100 lat, przerzucany, czy jaki była profesja tego pochowanego, no i też jego proweniencji etnicznej. Do tego bym chciał może za chwilę, ale teraz chciałbym przejść do tej jego właśnie uzbrojonego kupca, o tej profesji, bo wydaje mi się to taką chwytliwą, gazetową naklejką wręcz. Oczywiście nie to mieli na myśli w ten sposób badacze dawni to określając, ale dzisiaj ja nie jestem przekonany, czy w ten sposób bym go afiliował, że to był uzbrojony kupiec, no bo jeśli pozwolisz, swój tok myślenia przedstawię. Przy nim znaleziono bardzo bogato zdobiony miecz, podobnie jak i w późniejszych pracach. Pani Ratajczyk, tych mieczy tam przecież wyszło jeszcze kolejnych 3 na cmentarzysku, więc to niesamowicie płodne w miecze miejsce. Tutaj ziemia nie garnki rodzi, a miecze, i to same rzeczywiście ściśle elitarne. Jeden miecz typu S, bardzo charakterystyczny dla mnie, zresztą ukochany, oraz 3 miecze typu Z, wedle oczywiście klasyfikacji Petersena, opartej na oprawie rękojeści. W głowie się nie zagłębiamy, bo one jasne, tutaj mało są dla nas atrakcyjne dla zrozumienia, kto leży, bo zabytek sam w sobie ciekawy, ale ważne jest to, co on niesie, jaką informację. Pytanie, czy jakąś informację niesie. No i teraz do tego mojego toku myślenia, jeśli pozwolisz, przejdę. Miecze tak bogato ozdobione, szczególnie w tej X wieku, w czasie, kiedy formowały się państwa, no już nie mówię o Polsce, ale także i w Danii, przecież po sąsiedzkiej, to właściwie procesy współwystępujące z niewielkim przesunięciem, wcześniej jedne, potem w X wieku przyspieszenie na Rusi kijowskiej, pewne podobne, choć różne procesy zachodziły, i pojawiają się właśnie miecze o bardzo szerokiej dystrybucji, czyli mówiąc innymi słowy, podobnie albo niemal tak samo wykonane miecze, które znajdujemy od Skandynawii przez Polskę, Węgry, po drodze Czechy, na Rusi oraz we wschodnich Niemczech, czyli na dawnych ziemiach północno-zachodnich Słowian. I tak sobie myślę, że miecz tak pięknie zdobiony był oczywiście bardzo widoczny, był objawem ostentacji. Na pierwszy rzut oka widać, z kim masz do czynienia. I w jednej ze swoich książek, o broni Słowian bodajże, a może o wojownikach Słowian, pozwoliłem sobie zaproponować rozumienie tego rodzaju uzbrojenia przy pasie jako wyróżnik nie tyle zawodu wojownika, co pełnienia jakiejś funkcji, którą dzisiaj moglibyśmy nazwać administracyjną, jakaś forma wczesnego urzędu. To, że ci ludzie byli wojownikami, to wynikało samo przez się, to warunek niezbędny, ale niewystarczający, bo z tej grupy wojowniczej wywodzili się dopiero ci, którzy zarządzali, odkładając na bok administrację kościelną. Mamy w historii już wcześniejszej epoki podobne zjawiska, jak miecze z tymi pierścieniami na głowicy, od Skandynawii po północne Włochy, czyli Longobardów, które oznaczały członka drużyny skupionej wokół wodza, księcia, czy jakiegoś małego króla, jakkolwiek byśmy go nie nazwali. Tych miecze są liczne, ale w stosunku do innych nieliczne, bo dotyczyły tylko tej najwęższej grupy skupionej wokół wodza. Podobnie jeszcze wcześniej tak zwane Goldgriffspata, czyli miecze, których uchwyt rękojeści obłożony jest, dekorowany jest złotem, to też ostentacja ewidentna, z daleka widoczna, że nie z byle wojownikiem, czy nie tyle z wojownikiem mamy do czynienia, tylko z kimś z otoczenia księcia. I te miecze, tak jednakowoż wykonane, albo mówię o typie S szczególnie, ale troszkę też, w tak wielu miejscach one się odróżniają od innego, od innych elementów panoplium. I zastanawiam się, czy one właśnie nie miały słać komunikatu o tym, że oto przed nami stoi członek tej wąsko rozumianej, małej tak zwanej drużyny, która jednocześnie stanowiła, jak wiemy zupełnie skądinąd, stanowiła ciało doradcze księcia, czy jakiegoś wodza
z niej właśnie rekrutowały się ta warstwa wczesna urzędnicza. I teraz w dwóch grobach w ciepłym odkryto fragmenty wag szalkowych. No i między innymi w tej piątce, która określa się jako przybory kupieckie. To Andrzej Janowski w tym tomie przez ciebie redagowanym opracowywał te zagadnienia, tam jeszcze kamienie probiercze do sprawdzania. Tak. Jakości stopu metali, kruszcu. I na to wszystko, ja wiem, że trochę skomplikowane to, ale no, nie ma prostych odpowiedzi w archeologii, w historii, dlatego to jest tak fascynujące. Na to wszystko przychodzi nam informacja Ibrahima ibn Jakuba o tym, że Mieszko I wypłacał żołd swoim lorikati, swoim drużynnikom, co tłumaczone było w dawniejszych tłumaczeniach między innymi Labudy, jako że płacił im odważnikami. No i nikt nie bardzo potrafił sobie z tym polskim tłumaczeniem, co z tego wynika, poradzić, no bo dlaczegoż odważnikami? Chociaż w niektórych miejscach, jak w Tuso, znane są całe tony, w przenośni oczywiście. Tak. Natomiast dokładniejsze tłumaczenia z języka arabskiego pokazuje, że tu mowa o ten miktal, słowo, o którym mówimy, to pieniądz kruszcowy, a więc te wszystkie siekańce, to srebro arabskie, nie tylko arabskie, ale w zasadniczej, wszystkim pierwszej i w głównej mierze, to takim właśnie pieniądzem kruszcowym, czyli pociętym srebrem, płacono drużynnikom w drużynie pierwszych piastów. No więc kto to wypłacał? Przecież nie książę osobiście, robili to jacyś jego urzędnicy. Może ci, którzy zbierali podatki, a może zupełnie wydzieleni. I te wagi wówczas u człowieka uzbrojonego w ten ostentacyjny miecz, mówiącego, że działa z ramienia księcia, mi się kojarzą po prostu z człowiekiem przygotowanym do może i pobierania podatków, ale przede wszystkim do wypłacania swoim pobratymcom, swoim drużynnikom księcia tego słowetnego żołdu. Co o tym myślisz? Wtedy ten kupiec wojownik to byłby już archaizm nie bardzo przystający do takiego rozumienia w ogóle napływu srebra, znaczenia handlu dla budowania pierwszych państw. Znaczy, wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawy pomysł. Na pewno zresztą w podobną stronę szły nasze interpretacje związane z odkryciem samych wag z odważnikami, a także tych kamieni probierczych, bo te odkryto chyba w trzech grobach, wagi z odważnikami w dwóch grobach, tak jak mówiłeś. I rzeczywiście, oczywiście nie jest to przypadek. W związku z czym no, wydaje mi się, że jakby wyjście nieco szerzej, czyli poza same te stricte fiskalne kwestie na rzecz powiedzmy księcia, również i wskazanie tutaj tej drugiej możliwości, czy szerszej wypłacania, tak, czy obsługi powiedzmy drużyny, to jest jak najbardziej prawdopodobne. I wydaje mi się, że ma to sens naprawdę. Skoro powiedzieliśmy dwa słowa o możliwym, nie powiem zawodzie, ale funkcji tych pochowanych, szczególnie, no bo oczywiście ciepłe cmentarzysko to nie sami ci elitarni pochowani w grobach komorowych, to większa populacja, ale nie ma co ukrywać, to oni przykuwają największą uwagę, no bo chyba też najwięcej o nich można powiedzieć. W każdym razie jest to istotne z punktu widzenia procesów państwowotwórczych, czyli coś, co dla takiego większego obrazu nam te badania wnoszą. Kolejnym elementem analizy tych szczątków, tym razem już kostnych, czy w ogóle ludzkich, dotyczy badań DNA i strontu, czyli znowu od ponad 100 lat tocząca się dyskusja o pochodzeniu etnicznym tych wyróżniających się pod względem pochówku ludzi leżących w cmentarzysku w ciepłym. Jaki jest Twój, ja znam Twój pogląd, bo czytałem, ale jakbyś mógł powiedzieć, co wynika z badań właśnie izotopu strontu i badań genetycznych? No, oczywiście ten temat jest bardzo złożony, a dotychczasowe rozważania wszystkich w zasadzie koncentrowały się na analizie formalnej zabytków i cechach obrządku pogrzebowego, no i tutaj do skrajnie różnych opinii dochodzili badacze, zarówno te 100 lat temu, jak i współcześnie. Jedni nadal trzymają się tej wersji, że jest to pochówek jakiegoś Skandynawa, inni twierdzą, że jest to jakiś pomorski, względnie wielkopolski, tutaj Wielmorza, jak to dawniej go określano. Współcześnie mamy nieco inne metody i korzystamy z nich pełnymi garściami, chociaż tak naprawdę dopiero się uczymy.
To, co do tej pory jesteśmy w stanie powiedzieć na temat pochodzenia tych osób, to to, że mamy do czynienia z pochowanymi w ciepłem, jakby mówię tutaj tylko o tylko tych osobach z grobów komorowych, że mamy do czynienia zarówno z osobami, które prawdopodobnie pochodziły z ziem polskich, są, mają powiedzmy geny słowiańskie, ale są również osoby, które prawdopodobnie przybyły tutaj trochę wcześniej i noszą w sobie geny germańskie, czy też celtycko-germańskie, germańskie i wszystko wskazuje, że no, przybyli tutaj z Danii. Przepraszam, ja muszę zrobić tutaj mały przypis, bo część z Państwa pewnie tych, którzy oglądała poprzednie odcinki, teraz się oburzą, jak to, przecież dopiero przekonywałem, że nie ma czegoś takiego jak geny nie mówią żadnym językiem, więc nie ma genów słowie, typowo słowiańskich. Oczywiście te duże populacje składają się z różnego rodzaju substratów genetycznych, no ale tutaj co Sławomir ma na myśli, to rzeczy, to geny typowe dla pewnych populacji, czy dominujące w pewnej populacji, tak? To nie jest oczywiście, i proszę tego nie brać, nie łapać za słówka, tu nie chodzi o cięcie ostrym nożem, oddzielanie jednego od drugich wyłącznie za pomocą genetyki. To jest niemożliwe. Zgadza się. Tutaj to, co jest najbardziej interesujące dla nas, to przynajmniej na tym etapie, na jakim jesteśmy badań, to te męskie, czyli tak zwane Y, męskie haplogrupy, no i te w niektórych przypadkach, chodzi mi o miecze tych uzbrojonych mężczyzn, no one wskazują rzeczywiście na obce pochodzenie. Okoliczności nie znamy, nie wiemy kiedy oni przybyli, jaka była ich rola, na pewno nie byli to na powiedzmy jacyś tam wataszkowie, którzy tutaj sobie próbowali jakąś zbrojną akcję, czy też coś zbudować swoje, nie wiem, ala państwo. Na pewno tutaj ten charakter ich pojawienia się był zdecydowanie inny i chyba należy tutaj upatrywać faktycznie uczestnictwa władców polskich z pierwszej monarchii piastowskiej, książąt Mieszka, czy późniejszego Bolesława, jego syna. Natomiast to, jak to się rozstrzygnie, pokażą nasze badania, bo projekt Ciepłe, ten, który inicjujemy, on nie dotyczy tylko badań wykopaliskowych, weryfikacji starych ustaleń, rozpoznania kompleksu całego, tylko będziemy na lepszą skalę, w lepszej rozdzielczości badali zarówno w dalszym ciągu geny, a także izotopy różnego rodzaju, nie tylko tych pochowanych, ale innych. No, chcemy zbadać całą populację, więc w przyszłym roku pewnie będziemy wiedzieli znacznie więcej i wtedy nawet jeżeli potwierdzą się te geny, mówiąc powiedzmy w cudzysłowie wikińskie, skandynawskie, będziemy doskonale wiedzieli, kiedy, czy to bezpośrednio ta osoba przybyła, jeżeli faktycznie ze Skandynawii, czy też nie, albo... Czyli dłużej już mogła mieszkać? Zdecydowanie tak, bo to, że jest nosicielem... Plus na to strąd wchodzi jeszcze przecież, czyli który pozwala nam określać, gdzie człowiek się wychował. Gdzie człowiek się wychował. Natomiast nie musi być wcale tam urodzony, nie musi stamtąd pochodzić, mógł tam po prostu tylko być też wysłany w jakimś celu, tak, na wychowanie na przykład. Czy też jako zakładnik jeniec. Takie no, rzeczy znamy, tak? No właśnie, bo to mnie bardzo... są dwie osoby tutaj pochowane, mężczyzna i kobieta, które no, badania genetyczne wskazują na ich pokrewieństwo albo rodzeństwo, albo relacja matka-syn, przy czym strąd wskazuje ich inną historię życia. Ona była tutaj na miejscu, nazwijmy to, od poczęcia, a w każdym razie od urodzenia. Natomiast ten mężczyzna ma ten strąd, wskazuje, że wychowywał się gdzie indziej, a więc osoby z tej samej rodziny, bardzo blisko spokrewnione, gdzie indziej funkcjonowały. Tak, i tutaj być może taka historia zaistniała. A zmarły z kolei tutaj w ciepłym. Tak, a co ciekawe, ten mężczyzna, o którym mówimy, z grobu 58, no on oczywiście tutaj pod względem tej haplogrupy się nie wyróżnia, on pasuje jak najbardziej do Europy Środkowej. Tutaj nie ma co do niego wątpliwości, akurat te no, skandynawskie pochodzenie w jego przypadku nie jest podnoszone, natomiast spędził dzieciństwo no, gdzieś indziej, raczej nie w Wielkopolsce, nie na Pomorzu, tak? I ta Skandynawia akurat wchodzi w grę tutaj na poważnie. No to jest bardzo ciekawe, a te groby bogate, bo tym poza grobem piątym z tych dawnych prac rzymskie 5, to tutaj mówimy przede wszystkim o, nie tylko przede wszystkim, tylko o grobie numer 5, 42 i 43. To są te groby z mieczami, groby komorowe.
ten jeden z nich ma te wysokie wartości, tak? Jakieś bardzo atypowe dla tego. Nie, nie. Mówię o stroncie. To jest jeszcze ktoś inny. To jest mężczyzna z grobu 47. To jest grób właściwie odznaczający się tym, że zmarły jest pochowany z głową na południe i na noszach. Tam nie ma trumny, czy nie ma tego sarkofagu, tylko jest na takich na noszach pochowany. No i jako jedyny głowę ma na południe skierowaną, a nie tak jak reszta na północ. A no właśnie, bo nie powiedzieliśmy jeszcze o tym, że te groby nie są usytuowane na osi wschód-zachód, tak tylko na wschodzie północ-południe. O czym to świadczy? Z głowami na północ. Tego nie wiemy, ale koncepcji było kilka w przeszłości. Na różnych cmentarzyskach zdarzały się pojedyncze tego typu historie. Większość osób wskazywała jednak na to, żeby tutaj w ten sposób manifestować jakąś tam swoją odmienność, a w niektórych przypadkach sugerowano nawet, że ci zmarli głowami są skierowani w kierunku miejsca, strefy, z której pochodzą. Tak? No, jest to tego typu interpretacja. Co ciekawe, akurat można przywołać te historie z okresu wpływów rzymskich, te groby z kultury wielbarskiej. Tam historia jest podobna, tam również ta orientacja północna jest praktykowana, więc... No, ale jest to oczywiście daleka paralela, ale coś tu jest na rzeczy. No dobrze, a ci dżentelmeni z mieczami, to jak ten strąd wygląda, na co wskazują? No, w ich przypadku to są wartości poniżej 7,09, czyli takich, których na Pomorzu, w Wielkopolsce, no w ogóle na ziemiach polskich raczej nie możemy się doszukiwać. Natomiast występują rzeczywiście w północne Niemcy, Rugia, no i Dania, zachodnia Norwegia, tak? To są te strefy przede wszystkim, gdzie takie wartości są spotykane. Mogą być również na niektórych wyspach bałtyckich, tak? Ale lokalnie. Ale też chyba w tym opracowaniu stoi, że możliwa jest też południowo-wschodnia Polska. Na tych skałach, no być może, chociaż jest to zupełnie nieprawdopodobne, ale być może, tak? Tak się wydaje. Ze strontem, to ja może tutaj jeszcze tylko wyjaśniając, ze strontem jest tak zwykle, że my jesteśmy w stanie wykluczyć lokalne pochodzenie, w sensie możemy powiedzieć, że dane wartości nie pasują do tego miejsca. Gorzej jest ze wskazaniem konkretnego miejsca, skąd ci zmarli mogą pochodzić. Oczywiście my możemy wskazać prawdopodobne strefy, jeżeli jeszcze kilka innych przesłanek może wskazywać na jakieś miejsce, jakiś obszar, no to można delikatnie sugerować, natomiast my nie możemy powiedzieć, że ta czy ta osoba, powiedzmy z Gotlandii, przybyła z Bornholmu, czy też z jakiejś tam zachodniej Danii. Aż tak, no takich możliwości nie mamy. Jeżeli ktoś będzie twierdził, konkretnie wskazywał miejsce, no to nie należy mu wierzyć zdecydowanie. Czyli jak zwykle prosto odpowiedzi, no nie ma na nie miejsca w fachowej rozmowie. Ale powtórzmy, mówiłeś o północnym Połabiu, z Rugią włącznie, części Skandynawii i zastanawiam się, bo całkiem niedawno takie podsumowania, prace syntetyczne wskazały, że to wrzenie w tak zwanym patrimonium piastowskim, czyli w tym sercu Wielkopolski, w ziemi gnieźnieńskiej, ono jest jakoś powiązane z napływem pewnych obyczajów, między innymi składaniem srebra do ziemi, mówimy o skarbach, ale także w pewnych obyczajach pogrzebowych. Tutaj mówimy o grobach typu Altkebeliszt. Są dyskutowane, problematyczne, ale ja tylko wskazuję na pewne przesłanki. I pojawiają się jakby w analogiach kierunek nadmorski, ale z południowego brzegu Bałtyku, że w jakiś sposób ci... No tutaj chyba anachronizmem jest mówić o Pomorzanach, to jeszcze nie ten czas, jako wydzielona dzielnica, ale jacyś ludzie z terenu, czy to Wolińskiego, czy jeszcze dalej Wieleckiego, pojawili się. Trzeba pamiętać, że ci Wolinianie czy Szczecinianie, kimkolwiek byli, oni chyba byli bardziej związani jednak z tą strefą wielecką, z Redarami, niż powiedzmy z Pomorzem Środkowym. To dopiero później się ale to na inną rozmowę. Pogawędka. To może to byłby kierunek, że skoro w latach 40. coś tam się dzieje, nie wiem czy pod wpływem, ale w jakiejś korelacji z ruchem pewnych ludzi i obyczajów od północno-zachodnich Słowian, no to może i tutaj na Pomorze zostali odesłani z powrotem ci dżentelmeni. Oczywiście ja wiem, że to jest kompletnie hipotetyczne. No, nie można tego wykluczyć na pewno. To tyle, co można powiedzieć. Jest to chyba jakby no, dość mało prawdopodobne na ten moment, ale dlaczego nie? Tak? To
nauka rozwija się tylko i wyłącznie przez zadawanie nowych pytań, stawianie nowych hipotez, które no, można w jakiś sposób weryfikować. To nigdy nie jest tak, że no, to się wyczerpuje, tak? Więc... No dlatego to jest wszystko tak fascynujące. To nie znaczy, że co ja z Państwem, Państwu opowiadałem 2 lata temu albo w rozmowie z jakimś, z którymiś z badaczy powiedzieliśmy, to nie znaczy, że to po 2 latach nie zostało zdezaktualizowane. To nie świadczy o niefachowości moich rozmówców, tylko właśnie jak najbardziej o tym, że są w stanie przyjmować nowe interpretacje, jeśli nowe dane wpływają i pozwalają ten obraz niuansować. Ja myślę, że jeżeli spotkamy się za rok, to my będziemy mieli już prawdopodobnie rozpoznanie kompletne całej populacji wraz ze szczegółowym, bardzo wysokiej rozdzielczości dla no, zarówno tych danych genetycznych, tak, będziemy badali całe genomy, jak i izotopy strontu i myślę, że wtedy będziemy w stanie dużo więcej powiedzieć i no, wykluczyć albo potwierdzić te dotychczasowe sugestie. Ale no, jeszcze jest za wcześnie. W tej chwili, szanowni Państwo, łapiemy naukę za kostkę. Po prostu widzimy, jak ona się rozwija na naszych oczach i stąd ten pomysł, aby odwiedzać badaczy na stanowiskach ich pracy i dostarczać Państwu nowości z przeszłości, jak jakiś czas temu hasełko ukułem. No dobrze, a podzieliłbyś się z nami swoimi najnowszymi odkryciami, tego co z tego wykopu, który oglądaliśmy, udało się już wyeksplorować? Tak, tutaj mamy ciekawą historię, akurat nie zaczynamy od wczesnego średniowiecza, czyli taki wątek wojen szwedzkich, bitwa dwóch was 1626 odbyła się w tym miejscu. Prawdopodobnie na naszym grodzisku został wzniesiony szaniec. Z tego czasu to jest taki przedmiot służący do odlewania kulek. Brakuje drugiej części oczywiście tych kulek również i wystrzelonych i takich zgubionych mamy trochę, ale to jest ten taki najmłodszy wątek, najmłodsza historia związana z tym cmentarzyskiem, oczywiście grodziskiem. No, ta bitwa się nie odbywała tylko w jednym miejscu, pewnie na cmentarzysku nie. Też się odbywała, a przecież to tak, na cmentarzysku duży... również mamy pojedyncze znaleziska z tego czasu. Szwedzi zostawili trochę więcej, jakieś fragmenty naczyń, oczywiście potłuczone, ale to akurat chyba ta kulolejka tak zwana jest tym najciekawszym. Bo wyobraźmy sobie, że to przecież już w czasach wojen szwedzkich, to nie było też w terenie widać ani grodziska, ani cmentarzyska. Cmentarzyska na pewno nie, grodzisko, prawdopodobnie te wały były w miarę jeszcze zachowane, więc dlatego chyba wykorzystali to miejsce, że łatwiej było, nie trzeba było... Nadbudowali. Dokładnie. No, wśród tysięcy naprawdę już przedmiotów, głównie rzecz jasna, takie rzeczy codziennego użytku i masowe, czyli ceramika, kości, szczątki ryb, no tego to naprawdę mamy na tony. Są kilka takich wyjątkowych rzeczy. Oczywiście może zacznijmy od tego rzeczywiście, który wzbudza już jakieś tam zainteresowanie, bo go publikowaliśmy. Jest to okładzina, nie okucie, okładzina. No wydaje się na 90%, że łęku siodła, chociaż teoretycznie możliwa jest jakaś inna interpretacja, ale no, mamy dość dobre analogie, zwłaszcza z Sambii, z cmentarzyska pruskiego Kaup, koło tego słynnego Wiskiałten. No, świetna robota, misterna naprawdę, rzeczywiście. Motyw kropkowo-kółkowy, bardzo powszechny, ale trzeba przyznać, tak, że motyw, który powszechny jest także na Słowenszczyźnie. Jak najbardziej. Jak długa i szeroka. Tutaj co do tego, to nawet byśmy się, nie ma sensu podejmować tematu nie, i chyba tak dalej, ale analogie kompletnych okuć siodeł z tego typu, czy okładzin, przepraszam, z tego typu zestawami no, nasuwają dość, powiedzmy, zaskakujące skojarzenia. To jest sporoża, to nie jest kość. Sporoża. Prawdopodobnie jelenia. No zobaczymy, być może uda się określić dokładnie co to takiego. Już widzieliśmy, że w internecie krążą żarty, że teraz będą takie tatuaże w tym wzorze. A ja się do tego przyczynię. Tak. Grzebień. Oczywiście rzecz dość powszechna, znaleziona w 4 częściach i to w różnych miejscach, no ale to świadczy o tym, że dobrze kopiemy, tak. Była jeszcze pochewka, tak? Natomiast pochewki nam się nie udało znaleźć, o tym świadczy ten otworek, tak? Do połączenia. Tutaj? Dokładnie to, tak. Tu widzą Państwo, niech nie przypominam sobie, że w poprzednich filmach pokazywałem,
grzebienie sporoża wykonywane są w taki sposób, od góry widać, są takie płytki. Tak, których w środku są płytki zębate, na, tak zwane. Tak, na których nacina się te właśnie zęby. Grzebienia, one bywają rzadsze, gęstsze, bywają przecież dwustronne, to tak, podejrzewa się tam też takie potrzeby wyczesywania różnego rodzaju insektów, czy pasożytów. Tak, tak. I ujęte taką właśnie okładziną także sporoża, spinającą całość i przenitowane po wielokroć. Bardzo misternie też wykonane. Tutaj mamy akurat przykład innego grzebienia. Zachowała się tylko ta płytka zębata tak zwana, no okładzin bocznych nie ma, ale zupełnie inny typ. No takie poza ośrodkami, co ciekawe, no tych grzebieni wbrew pozorom tak dużo nie ma. Poza tymi ośrodkami nadmorskimi typu Gdańsk, Wołyń, Kołobrzeg, to grzebienie nie stanowią jakiegoś masowej kategorii przedmiotów. Są spotykane oczywiście, ale nie aż tak często. Tutaj no, rzecz, która może zainteresować. No nie mamy niestety, to nie jest całe naczynie we fragmentach, tak, tego typu. Natomiast ja analogii nie znam, tak? Jak Państwo widzą, widzicie ewidentne uszka do przewleczenia czegoś, no i ten lejek, tak, który jest nieco zadziwiający. Początkowo znaleźliśmy ten lejek, okazało się, że jest tego naczynia więcej, zdecydowanie fragmentów. Zobaczcie Państwo, czy jest naczynie? Wyklejają. Tak, niesamowite to jest. Rzeczywiście, ja też. Szkoda, że brakuje tylko tej części wylewu, tak? Ale znajdziemy na pewno. Prawdopodobnie była wyżej albo niżej. Także zakładamy, można sobie coś nalać, na tym podwiesić i bardzo wygodnie wylewać. A uwierzcie Państwo, ja używam replik tych przedmiotów na co dzień, niemalże na obozie, i jak z jakiego gara coś trzeba przelać. No musieli sobie jakoś życie ułatwiać. A to takie piękne rozwiązanie. Dokładnie. A to też, bardzo, to też jest pewna nauka, że nauka dla nas, jak postrzegać przeszłość i życie ludzi dawniej, to nie jest sytuacja, w której badacze już coś ustalili i to jest obraz niezmienny, bo okazuje się, że jednak właśnie bardzo prosty wynalazek ktoś gdzieś kiedyś podjął i ten obraz życia codziennego odrobinę już się modyfikuje. Zgadza się. Monetka, możesz pokazać, to jest... Ja nie wiem właśnie, jak to ostrzy. Jak może Państwo widzą, w końcu obiecany nowy rejestrator dla Państwa, ale nadal jeszcze nie wiem, jak to, czy to nam ostrzy ten obrazek, czy nie. Denar krzyżowy. No jest to właściwie pomorska, być może gdańska, albo tutaj lokalna kopia denarów. Takie emisje prawdopodobnie z profesorem Boguckim, Mateuszem konsultowana, który uważa, że są to lata 60., 80., 90., XI wieku. Czyli wszystko pasuje. Akurat jesteśmy cały czas w tych warstwach związanych raczej z końcem ciepłego tego grodu, czyli z, powiedzmy, przełomem XI, XII wieku. Więc wszystko tutaj jak najbardziej pasuje. Rzeczy też niespecjalnie jakoś tam często spotykana, chociaż współcześnie być może inaczej się na to patrzy. Dawniej sądzono, że to te denary łupawskie, jedyne naśladownictwa. Teraz już wiemy, że monety jednak bito znacznie na większą skalę w różnych ośrodkach i już dość wcześnie. Ja tutaj pozwolę sobie znowu małą antyreklamę. Przybliżałem w ostatniej książce Piastowie legendy i niewolnicy najnowsze ustalenia badaczy odnośnie srebra pozyskiwanego w kopalniach i ołowiu w południowej Polsce, bo o tym nie wspomniałem. Poza tym arabskim już w X wieku pozyskiwano lokalnie, ale w południowej Polsce, pierwotnie w dzisiejszej Polsce, pierwotnie służyły one przemyślinom, potem w czasach Bolesława Chrobrego zostały przejęte jakby na poczet. To też cofa datowanie lokalnych kopalni srebra i źródła pozyskiwania. Też mówi coś o organizacji państwa. Zgadza się. No tutaj jeszcze wchodzą w ogóle izotopy ołowiu, które mogą nam mówić o pochodzeniu srebra lokalnego rzeczywiście, znaczy lokalnego, czy też nielokalnego, bo... ale to jest przyszłość. Trochę to wciąż kosztuje, nie jest stosowane na jakąś większą skalę. Badania fizyko-chemiczne są coraz częściej wykorzystywane i też potrafią zmienić obraz. Zgadza się. No to właśnie pozwalają wykluczyć ewentualne pochodzenie monet niektórych, czy przedmiotów, zwłaszcza ozdób, tych z XI wieku już.
dawniej sądzono, że to wszystko jest, całe nasze srebro jest przetopione z dirhamów arabskich, tak? W tej chwili już wiemy, że nie, że jest nieco inaczej wygląda. Taki przedmiot, nie wiem, co byś powiedział, co to takiego może być? Myśleliśmy, że może to grot początkowo, ale jest taki niesymetryczny, i, ale też nic innego niespecjalnie, bo to ani do przekłuwania, ani do... Nie mam. Jest nie ma, wyżłobione w środku. Chciałem powiedzieć, że to jest... Bardzo ładnie. To wygląda jak poroże, ledwo co oskrobane, może to jest półprodukt? No chyba, że jest to niewykończone. W pewnym momencie zorientowali się rzeczywiście, że jest nie do końca symetrycznie i być może... No, tak, tak, no bo to sobie tylko ta kora na zewnątrz zdarta, to zupełnie inaczej. No, widzieli Państwo przed chwilą te grzebienie, jednak potrafiono te powierzchnię naprawdę wygładzić, a to jest po eksplorowaniu po 1000 latach. A to wygląda zupełnie inaczej. Nie wiem, może ktoś z Państwa ma pomysł, zapraszam do komentowania. No tych przedmiotów ogólnie, które nazywamy zabytkami wydzielonymi, mamy, zdaje się, że po tych niecałych 2 tygodniach około 300, więc nie jest to naprawdę dużo. Na pewno więcej niż się spodziewaliśmy, tak? Metyczki, które przywiozłem, które miały wystarczyć na całą ekspedycję, skończyły nam się po 2 tygodniach, trzeba było dowieźć więcej. Klęska urodzaju. Te wcześniejsze badania z lat 70. nie zapowiadały, że tutaj będziemy mieli do czynienia rzeczywiście z tak bogatym stanowiskiem. Bogatym oczywiście na jakąś tam w jakiejś skali, bo nie możemy tego porównywać powiedzmy z Wolinem czy z Truso, gdzie czy monet, odważników, takie przedmioty to same wyskakują praktycznie z ziemi. Tego tutaj nie mamy, ale... No bo to też nie wydaje się wcale centrum handlowym. Jednak te osady nadmorskie handlowe, one naprawdę wrzały wymianą, wrzały językami. To trudno się spodziewać, żeby można było coś podobnego. Tutaj mi to wygląda, zapewne amatorska, nawet nie opinia, tylko moje wrażenie. Mi to po prostu wygląda na jakieś takie osadnictwo wojskowe na wysuniętej placówce, które z natury rzeczy rozbudowane zostało o sieć. To trochę byście wyobrazili sobie, nie nazywając żadnego kraju po imieniu, bazę wojskową, wokół której pojawiają się miasteczka albo zapadłe wioski, nagle zaczynają prosperować, bo ktoś musi bułki dostarczyć w ilościach tysięcy dziennie, no tak. I to zaczyna kwitnąć, więc tak to sobie mi łatwo wyobrazić, że ta ekspedycja przez Chrobrego wysłana, a może przez Mieszka tuż przed Mieszka tuż przed zmierzchem Mieszka, tak. Założono gród, miejscową ludność częściowo może przesiedlono na Podgrodzie, ktoś musiał tego doglądać, oni zajmowali się może pozyskiwaniem, może tym właśnie handlem wiślanym. Pewnie jakaś wymiana, skoro przeprawa, pilnowali granicy z jednej strony, ale na granicy również się pobiera różnego rodzaju cła, a myta na drodze. A tutaj... redystrybuowali, płacili ci goście z mieczami i z przyborami kupieckimi, w cudzysłowie, płacili swoim, skupowali towar, zbierali daniny w naturze. Tak, to się zgadza. Wydaje mi się, że ten potencjał tutaj rozległości tego kompleksu tutaj pozwala liczyć na to, że taką część rzemieślniczą, czy być może nawet też rzemieślniczo-handlową, na pewno gdzieś, gdzie koncentrowało się takie życie codzienne, tak? Poza tym życiem elit, które tutaj na grodzie, załóżmy, sobie siedzieli, i są to zarówno te osady w pobliżu tego miejsca, w pobliżu grodu, które dzisiaj zobaczyliśmy, ale także to może być ta strefa przyportowa, tak? Wiemy, że na pewno tam jakieś zabudowania portowe musiały być w dole, w dolinie nad Wisłą, obecnie nad którym ze Starorzeczy, bo w tej chwili Wisła płynie nieco dalej. Dalej, no właśnie, to było znacznie bliżej, tak. Ale też mówiłeś, że na starych niemieckich mapach jest też nazwa zachowana dla miejsca, które właściwie nie istnieje. Tak, u podnóża. Unterberg jest to w tej chwili... Czyli Podgrodzie. Dokładnie, od prawie, czy nawet pod Zamcze. Pod Zamcze no właściwie, tak. I nie byłoby w tym nic właściwie dziwnego, tak? Podgórze, Unterberg, bo to Unterburg, Podgórze jakieś. Podgórze. No ale to by znaczyło jakieś znaczy takie... miejsce związane i to tak w archeologii interpretowane rzeczywiście jako coś takiego, rzeczywiście. No zobaczymy, mamy czas, będziemy to weryfikowali na pewno. No, szanowni Państwo, z ciepłego, w gniewie, choć całkowicie zrelaksowany. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dzięki. Cieszę się niezwykle. Polecam się na przyszłość. A gdzie teraz są te wszystkie Zetki i S, ukochany miecz?
W Muzeum Archeologicznym. W Gdańsku. Gdańsku, tak. Mam nadzieję, że kiedyś uda się Państwu je pokazać z bliska, może niekoniecznie w gablocie. Zobaczymy, bo to przedmioty są, można sobie wyszukać, zresztą wizerunki niektórych w internecie krążą. Sięgnąć do opracowania ciepła, ono było bardzo, to rara abis prawdziwe, tak? Taki tom pokazywałem go kiedy indziej Państwu. On jest niedostępny w formie papierowej, ale zdaje się, że e-booku do znalezienia, e-booku. Tak, na stronie Muzeum Archeologicznego w Gdańsku jest do pobrania. Tak, redakcja dr Sławomir Wadyl, ciepłe i nie pamiętam pod tytułu, nekropolia. Elitarny. Jakaś elitarna nekropola na Pomorzu Wschodnim, coś takiego. Śledźcie dalej przygody Igora o Słowianach i nie tylko, i tak wspaniałych gości i coraz więcej nowości z przeszłości. Zarymowało mi się. Tymczasem dziękuję Państwu serdecznie za wysłuchanie i obejrzenie tego odcinka. Jestem wdzięczny za wszelkie formy docenienia w postaci tych lajków, czyli polubień, w postaci komentarzy. Od razu mówię, że te wyjątkowo wulgarne usuwam. Cieszę się, że wszystkich innych, kto jeszcze tego nie uczynił, zachęcam do kliknięcia tej ikonki dzwoneczka, aby YouTube sam Państwu przypominał, że coś nowego pojawiło się u Igora o Słowianach i nie tylko. Dziękuję. Do widzenia. Dzięki, do widzenia. Cześć.